Siedzi, o kurde, ten już jest bydlak. Ty, nie mogę go otrzymać, chyba to zerwę. Nie, to już jest, podaj mi podbierak, proszę. Ale, ale wielki, ty, nie dam rady. Nie dam rady. Nie dam rady tego utrzymać. Krzaki od razu uciekł. Karpik popłynie. Dobra, 3, 2, 1. Siemaneczko, w dzisiejszym zwariowanym odcinku. Dzisiaj odcinek będzie naprawdę hardkorowy i zwariowany. Ze względu na to, że zaraz zobaczycie, co tu się będzie działo. Pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni wypadzik z tą kamerką GoPro 9. Zaraz złowię jakiegoś giganta, a parę ziarek kukurydzki albo na chleb. Musi być rybka przynajmniej powyżej 1,5, powyżej 2 kg albo nawet większe bydle. Zakładam tą kamerkę. Dlaczego ryby? Bo ryby są piękne. Zwariowany dzisiejszy odcinek. Nie ma lipy. Idę, wybieram się nad staw. Głębokość to 12 metrów, łowię przy brzegu. Nie marnotrawię przynęty. Łowię, rzucam parę ziarek kukurydzy, zanęcam miejscówkę. Biorę tą oto kamerkę. Wodoodporna. Dziewiąteczka. Nagrywamy to pod wodą. I komentujcie, subskrybujcie ten odcinek. Zostawcie komentarze, łapy w górę albo łapy w dół. Piszcie cokolwiek o tym sądzicie. I zapraszam was na ciekawy, zwariowany, crazy, kozacki odcinek ze mną. Do naszego zwariowanego odcinka potrzebujemy tego. Zwykłej wenteczki z Robinsona. Zwykła jakaś tam druga wenteczka trójczęściowa. Przerobiona na spławik przelotowy niestały. Potrzebujemy kamerki. GoPro 9, aby uwiecznić nagrania podwodne, coś takiego. Potrzebujemy taśmy, żeby przerobić uchwyt z GoPro, tak żeby wyszedł na rybę. Potrzebujemy łopatki, która jest schowana tutaj, żeby nakopać robaków w razie jak nie będą brały na kukurydzę. Potrzebujemy krzesełka, potrzebujemy torby wędkarskiej i jakiś ciotowski podbierak, który zaraz jak się wkurzę rozpalę ognisko i spalę. Żart. Zaczynamy. Rozkładam się, nęcę miejscowe. Ziarka kukurydzy przygotowane. I zaraz zobaczymy, co z tego będzie, ziomy. Zwykła, najzwyklejsza kukurydzka. Zanęcamy nie za dużo, aby nie przejadły i żeby brały. Dobra, trzy garście rzucam przy brzegu, łowię przy brzegu. Gdzieś nie wiadomo jak inni rzucają na pół stawu, a i tak nic nie ciągną. 3-4 metry od brzegu. Maksymalnie 5 metrów od brzegu i pokażę wam, co tu podchodzi pod brzeg. Tyle ile wejdzie, tyle nałożymy. Jedno ziareczko bardzo ładnie nam weszło na haczyk. Drugie ziarko, o już tutaj robi się problem, ale to nic. Trzecie. Czwarte. I jeszcze upcham na chama piąte ziareczko kukurydzy. To już będzie sztos. 5 ziarek kukurydzy. Taka wielka kanapa. Teraz pora na zaprezentowanie tej oto łopatki. W najbliższym Decathlonie możecie sobie zakupić tą oto łopatkę. Już wam pokazuję, sponsorowanej firmy. Taka oto łopatka. Firma nazywa się Kuecha, czy jak to tam się czyta, ale jest bardzo fajna. Rozkładamy sobie tą łopatkę, zakręcamy na maksa, tak żeby ona nam się nie gibała, jak nie powiem co i nie powiem jaka część ciała. Teraz skompletowaną łopatkę możemy wykorzystać do znalezienia robaków. Teraz kolejnym ważnym aspektem jest dobranie odpowiedniego miejsca, żeby znaleźć robaki. Popatrzcie, jaka wielka rasuwa. Ale bydle. Może go zjemy? Nie, zostawimy go dla tej oto kozackiej rybki, która się na to złowi. Ale wielka rasuwa, piękna. Jest kolejny, ale nie taki wielki jak pierwsza rasóweczka. Uff.
ale się zgrzałem. Mamy tylko tyle robaków, ale to nam wystarczy. Siedzi, o kurde, ten już jest bydlak. Ty, nie mogę go trzymać, chyba to zerwę. Nie, to już jest, podej mi podbierak, proszę. Ale, ale wielki, ty, nie dam rady. Nie dam rady. Nie dam rady tego utrzymać. W krzaki od razu uciekł. Nie dam rady. Ole, bydle. Czekaj, bo już węteczko mi łamie. Ole, ole walczy. Ja pierdolę, nie wierzę. Nie wiem, ale jest potężny. Nie no, potężny nie jest, ale powiem ci, że nie daję rady tego utrzymać. Czekaj, co to jest na cztery ziarka kukurydzy? No, zbliżamy się, powiem ci. Do sedna chcę go chociaż zobaczyć, wiesz, bo powiem ci, że boję się, że tego nie utrzymam. Nie wiem właśnie, czy to nie będzie jakiś duży lin. No. Nie chcę też popłoszyć, wiesz, bo zaraz mi ryby z łowiska odciągnie. Nie no, ale, ale silny jest, wiesz. Ale węteczkę gnie. Rybki weszły w łowisko, pięknie. Naprawdę, jestem z nich zadowolony. Wiesz co? To chyba karp. Zaraz zobaczymy, ale bije do dna tak, że nie mogę go oderwać, wiesz? Ładnie. Patrz, jak drobnica ucieka. A wędka złamana w pół. Nie no, fajny, fajny jest. Ale nie mogę go utrzymać. Powiem ci, że bardzo duży. Jak na te wody, to jest duży. I zaraz zobaczymy, co to jest, wiesz? Ładnie, ładnie. Nie chcę właśnie, żeby popłoszył, ale już tutaj widzę, że chyba spłoszył nam ryby z łowiska. Co to jest? Lin czy karp? Na cztery ziarka. Jeszcze się nie poddaję. Nie daję za wygraną. Ohohoho, to nie tak prosto będzie, widzę, z nim wygrać. Zaraz się podda, spokojnie. Trzeba go troszeczkę zmęczyć. To chyba karp. Chodź no tutaj. Ej, ładny jest, ładny, naprawdę. Podasz mi podbierak? Zaczepił się za sam pysk, także zaraz go wypuszczamy od razu. Ale się zmęczyłem, powiem ci. O, uciekł jeszcze. Jeszcze nie mamy go w podbieraku. Silny jest, nie? Taki Boże będzie miał tam około 65 cm
Nie będziemy go mierzyć, bo nie ma sensu, szkoda go męczyć. Silna rybka, piękna. Naprawdę bardzo fajna akcja i fajne emocje. Mamy go w podbieraku. Pięknie. Bardzo ładny karpik. Dla takich chwil warto chodzić na ryby. Zrobisz mi zdjęcie? Czekaj, tutaj pokażmy go do kamerki. Proszę. Odhaczymy go. Delikatnie się zahaczył. Mamy go. Ale duży. Taki karpik. Naprawdę robi robotę. Wolny, tylko jeszcze musisz pokazać, jak to wygląda pod wodą. Tutaj troszeczkę zmienimy i lecisz do wody. Uważaj na płetwy. Dobra, czekaj, żeby go nie uszkodzić. I zaraz zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądało pod wodą. Puszczamy go pod wodę. Odbezpieczamy kabłon. No i dawaj ze mną, chodź, puścimy go. Weź wenteczkę. Odbezpiecz kołowrotek i zaraz zobaczymy. Proszę. Ja jeszcze nie odbezpieczyłam kołowrotka. Odbezpiecz kołowrotek, proszę, żeby karpik... Bo wiesz, GoPro wyciągnę, albo i nie, a karpik popłynie. Dobra, 3, 2, 1. Trzymaj wędkę. O, przypał. Przypał jak cholera. Co się stało? Jest. Jest. Mamy kamerę. Karp popłynął. Piona, mój kamerzysto. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie.